Zostaw suba, a pojawisz się na początku filmu w kolejnym odcinku. Czy widziałem kanał na YouTubie Ronaldo? Tak, ale trochę amatorsko do tego podszedł, bo tam krótkie filmy wrzuca, to dłużej trzeba, dłuższe trzeba wrzucać, żeby zarobić. Jak tam mu idzie? Ile ma subów? Cristiano 34 miliony. No żadnego filmu 8 minut nie ma, przecież z reklam to on grosze zarobi. Bez sensu Cristiano. Nigdy się Cristiano nie dorobi, no nie oglądał ewidentnie kursu Łatwo Gang, czy to kursu Freeza. No ale nie można być najlepszym we wszystkim. Czy miałem propozycję z Freaków? O Jezus Maria. Tak, miałem, odrzuciłem propozycję za 5 milionów, tyle. A codziennie taki bot wchodzi, nie? I pyta. Freak Fighty w 2024, to już FC24 jest ciekawszym tematem. Jeżeli oglądacie Bandzi, to zapraszam was na mój drugi kanał, gdzie będą pojawiały się szoty z ekipą. Odcinki będą pojawiały się regularnie, a więc możecie zostawić subskrypcję. Będzie mi naprawdę bardzo miło, link do kanału znajdziecie w opisie, także w przypiętym komentarzu. Polecam. Jak podoba mi się forma Liverpoolu? Może trochę przesadzę, uważam, że jest potencjał na niepokonany sezon w każdej kampanii. Nie ma trenera terrorysty, który nie daje szans innym. Co powiedział? Koza powiedział, że Jamie Vardy to piłkarz, którym... No, że Royce się i tyle powiedział, no. No lejcie, słuchajcie, idźcie do kibla, przecież ja nic nie otwieram. A nawet jak coś otwieram, to i tak nic nie trafię, więc... Nie jest tak, że ja coś trafiam co chwilę na tym koncie, więc naprawdę zajmijcie się sobą, zróbcie swoją wieczorną pielęgnację, maseczkę sobie na twarz połóżcie. Co ty gadasz, że słaby drop Hulita trafisz? No weź, no się chwalisz, ja nic nie trafiam na tym koncie, więc mam prawo narzekać trochę, serio. Liczyłem, że większa swoboda zabawa będzie dzisiaj wieczorem, a niestety, no trzeba ciułać na wszystkie karty, ledwo wiąże koniec z końcem tutaj. Więc proszę, nie przychodź na mojego streama i nie chwal się takimi swoimi trafami, bo nie myślisz w ogóle o drugim człowieku. Damian, bo mam darmowe bilety na Fame i chcę jechać z ziomkiem, który ma 15 lat i musi wejść ze sobą dorosłą. Chciałbyś z nami pójść 31 sierpnia, bo ja nie mam 18 lat. Niestety nie mogę... Koniec. Koniec tematu. Sorry. Ważne w życiu jest to, żeby... umieć odmawiać i się nie tłumaczyć. Kuras, dziękuję za 13 miesięcy. No nie mogę, to nie mogę, nie jadę, no co ja się będę tłumaczył. Znaczy nie chce mi się. Życzę wam wszystkiego dobrego, baw się dobrze z kolegą na Fame. Jeśli wejdziecie. Zresztą powiedz, że jesteś influencerem, to cię wpuszczą. Połowa z nich wygląda teraz tak samo, więc kto to sprawdzi. Zrób se curly hair i powiedz, że jesteś z Genzie. Oczywiście to porada dla widza, nie dla mnie. Nie wyobrażam sobie siebie w loczkach. W sensie, jeśli zrobiłbym sobie tę fryzurę... Kryzys wieku średniego, to już można to oficjalnie ogłosić. Teraz mam fryzurę jak biznesmen amerykański z lat 80. i to jest klasyk po prostu, 60., ale... Biedny Alvin, ale Alvin to co innego, do Alvina to jeszcze w miarę pasuje. Jak w 2018 dzieciaki mam fryzurę? Nie. Oni bardziej jak tacy blond Niemcy. Ja mam bez przedziałka. Fryzurkę na Ronaldo, ale tę obecną? Nie no, kiedyś zrobię sobie jakieś krótkie, wygodnie będzie. To musi mi te kości widać, więc jeszcze około 2 lata. Ale powolutku, nie ma co się śpieszyć. Na Bellingama. Jak przejdzie do Liverpoolu, akurat, ale fajnie się to złoży, słuchajcie, akurat Bellingham przejdzie do Liverpoolu i zrobię sobie fryzurę na niego, chyba fajny pomysł. Na Eminema na przykład. Po przeszczepie włosów wtedy będę. Słuchaj, jeśli są takie możliwości, czemu nie korzystać? W sensie ten brat Bellingama z Sunderlandu. Nie, oni mają tę samą fryzurę, to bez różnicy. Są za nowym hymnie Champions League, nie wiem po co cokolwiek zmieniali. Nie jest to zmiana, która przeszkadza, bo jest to zmiana kosmetyczna. Uważam, że hymn Ligi Mistrzów jest rzeczą świętą w futbolu, jedną z niewielu, która pozostała święta mogliby zostawić w spokoju. I co ja mam z tym zrobić? Czy gdyby Pasut cię zaprosił na chatę, przyjąłbym zaproszenie? Nie mam 16 lat i nie jestem kobietą, więc no... nie dostałbym zaproszenia chyba. Czy jakbym ci kupił bilety na koncert Paliona, to bym z tobą poszedł? Co ja ci zrobiłem w życiu? Ramoklaw, chciałeś napisać Coward. Król. Chyba się pomyliłeś. Ewentualnie pomyliłeś streama, kolego. Buksa, czy to będzie wymarzony początek tego meczu? No, Mania widzieć, wsadził nogę tam, gdzie nie wsadziłby głowy. Co? Nowy projekt Boxdela i Ferrariego. Banda mająca być pierwszą gildią Freakfighterów. No, ciekawe, kto tam czarodziejem będzie. Gildia Freakfighterów. Zawsze jak jedziesz do Gdańska, liczysz na to, że się spotkamy. No wiesz, no... ciężka sprawa, bo to nie jest tak, że wiesz, ja codziennie jestem w tym samym miejscu w Gdańsku, byś była jakaś szansa, byś mnie spotkał. Dzisiaj na przykład byłem w Warszawie, zabłądziłem przez jakieś osiedle, przechodziłem i na przykład tam widz na mnie wpadł, więc... prędzej mnie spotkasz nie w Gdańsku. Naprawdę, większe są szanse, że kiedyś przypadkowo będę w twoim mieście i tam na siebie trafimy. A co jak mieszkasz w Gdańsku? No to może być problem. Prawdopodobnie nigdy mnie tam nie zobaczysz. Czy chciałbym kiedykolwiek zawalczyć we frikach? Nie, bo nie jest to żadne wyróżnienie życiowe. Pieniędzy nie potrzebuję z takich źródeł. Brzydzi mnie to środowisko bardziej niż nasze środowisko fifaczy. Czy wziąłbym udział w odcinku Uczajnika? Oni tam biorą kokainę przed odcinkami chyba. Patrząc na ich energię, to nie wziąłbym udziału. Kto to powiedział? To były żarty oczywiście. Chodziło o... nieważne. To były żarty. Konopski, nie rób dochodzenia. Czekamy na twoją teczkę z Key Dropem. Czy miałem propozycję z Fame MMA? O szyszka, opowiem ci, jak działa ten świat. Spójrz na to, kto bierze tam udział. Nie ma człowieka, który nie miał propozycji. Nie rozmawiałem z nikim osobiście face to face na jakichś spotkaniach, żeby negocjować umowę, ale no... napisałbym do odpowiedniej osoby i moglibyśmy rozmawiać o walce w Fame MMA, no ale... No nie. Czyli miałem, no nie miałem. Propozycje to miał każdy głupi. Bo widzimy, kto brał udział w tym wszystkim. Zresztą jestem pod wrażeniem, że jeszcze ludzie się tym ekscytują. Dla mnie Fame MMA się skończyło na drugiej edycji. Robię to, dziecka niepotrzebna mapami. Dawno zarabiałem siano na tym, co odkryli dziś. Ja sprzedaję, ty kupujesz, zobacz komu rośnie zysk. Pieniądze jest tylko narzędziem.